Gość Radia SK Beskidy. Tak się składa, że nazywam się Dawid Wojtyła. Występujesz w tej rozmowie w charakterze operatora filmu Jego Oczami w reżyserii Szymona Wróbla. Zgadza się. Wraz z Krzysztofem Kaliszem byliśmy w dwójkę operatorami przy tym filmie. Realizowaliśmy całość pomysłu Szymona Wróbla. I myślę, że efekt wyszedł całkiem bardzo ciekawy, co będziecie Państwo mogli zobaczyć, tak jak Szymon mówi, pod koniec marca na ekranach polskich kin studyjnych. Dla tych, którzy nie wiedzą, chociaż myślę, że słuchacze Radia SK akurat wszyscy wiedzą, bo bardzo, bardzo dużo i bardzo systematycznej informacji pojawia się na naszej antenie a propos tego filmu. Ja chciałam tylko przypomnieć, że jest to film o księdzu Józefie Tischnerze. W tym filmie głównym narratorem jest brat księdza, pan Kazimierz Tischner. Ale zanim o samym filmie, ja chciałam spytać się, jak to się stało, o początek twojej znajomości z reżyserem, czyli z Szymonem Wróblem, bo to samo pytałam Marcina Wyrostka, który pisze muzykę, prawda? Wy znaliście się wcześniej, jeszcze przed tą produkcją, tak? Tak, owszem. Z Szymonem znamy się mniej więcej jakieś 5 lat. Wspólnie studiowaliśmy na Wydziale Radia i Telewizji im. Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. A cała sytuacja z Jego Oczami wyglądała mniej więcej tak, że wcześniej robiłem etiudę w Zawierciu. Przy okazji premiery tej etiudy Szymon właśnie był, nazwijmy to, konferencjerem całej tej imprezy. I właśnie tam zaproponował mi, że ma pomysł na dokument, że chciałby go zrobić i widział moje zdjęcia podczas właśnie tej etiudy i stwierdził, że kurczę, może byłoby fajnie razem popracować, coś wspólnie zrobić. I tak po prostu zaczęliśmy razem pracować. Aha. Czyli rozumiem, że nie trzeba było cię przekonywać do przystąpienia do tego projektu. Znaczy ja powiem tak, ja się bardzo cieszę, że mogę brać udział w takich projektach, ponieważ dostrzegam, że niejako moi starsi znajomi po fachu niejako czują zazdrość, ponieważ oni w moim wieku kupowali pierwsze kamery, bo ja mam dopiero 23 lata, oni kupowali pierwsze kamery, robili jakieś małe projekty, a ja już mogłem zrobić w tym czasie pełnometrażowy dokument, co jak dla mnie jest ogromnym sukcesem i z czego bardzo się cieszę. A propos samego filmu, bo wszyscy wiemy, że ksiądz profesor Józef Tischner, no to po prostu była postać niezwykła. Ja wiem, że nie dla każdego, ale na pewno dla tych osób, które robiły ten film i które są zainteresowane tym, żeby ten film jak najprędzej powstał i chcą go obejrzeć, na pewno tak jest. A czy możesz powiedzieć, właśnie to pytanie też padło tutaj na sali w Centrum Kultury w Rajczy. Czy równie niezwykła była atmosfera towarzysząca pracy przy tym filmie, czy to po prostu, tak jak mówiłeś, była ciężka praca? Znaczy ja mówię tak, atmosfera na planie zawsze jest wspaniała, ponieważ pracuje się przez naprawdę długie godziny. Niejako osoby, z którymi pracujemy, stają się dla nas jedną wielką rodziną przez ten czas, ponieważ spędzamy mniej więcej od tygodnia do nawet kilku miesięcy. Oczywiście w takich dużych projektach nie brałem udziału, ale niejednokrotnie tak jest czas z tymi ludźmi, no i stajemy się rodziną. Ja to określam mianem rodziny patologicznej, ponieważ są to naprawdę różne charaktery, różne osobowości. Nieraz są kłótnie, ale jesteśmy na siebie skazani niejako, a też biorąc udział w wspólnym projekcie, musimy wzajemnie darzyć się zaufaniem i sympatią, więc nie jest niejako na okres tego czasu. Stajemy się przyjaciółmi, te przyjaźnie niejednokrotnie dalej trwają. A w kwestii całego niejako klimatu tworzenia filmu, szalenie podobają mi się reakcje ludzi, bo niezależnie od tego, gdzie byliśmy, czy była to Rajcza, czy był to Żywiec, czy okolice Łopusznej, Podhale i tak dalej, wszyscy byli niesamowicie życzliwi, wszyscy chcieli nam bardzo pomagać. Niezależnie od tego, gdzie poszliśmy, każdy się uśmiechał. Mówił: Tischner, jak fajnie, robicie ten projekt, jesteście młodymi ludźmi, a was to interesuje. I to było naprawdę coś wspaniałego, że ludzie tak bardzo się cieszyli z tego, że grupa młodych ludzi, dodam więcej, w większości osób niewierzących, bo ja na przykład wyznaję niejako dogmaty buddyzmu, ktoś tam jest ateistą, małe grono jest katolikami, że takie osoby mogły się zebrać niejako i stworzyć coś, co jest związane właśnie z księdzem profesorem. A propos tworzenia. Moja wiedza o filmie jest generalnie niewielka, ale z tego, co się orientuję, to mówi się, że właśnie operator jest drugim po reżyserze, najważniejszą osobą w ekipie. Ja wiem, że ty trochę deprecjonowałeś swoją rolę, jeżeli chodzi o powstawanie tego filmu tutaj na spotkaniu w Centrum Kultury w Rajczy. Niemniej, na ile kreowałeś to, co zobaczymy na dużym ekranie już niedługo? Na ile ty, a nie Szymon? Jaki był twój wpływ na powstanie tego filmu? Czy to było też tak, że realizowałeś po prostu wizję Szymona? Znaczy powiem tak, zgodnie z kanonami niejakiego Hollywoodu, praca na planie powinna wyglądać tak, że reżyser i operator powinni być niejako sobie najbliżsi, powinni być cały czas związani ze sobą, realizować wspólną wizję. Tutaj sytuacja wyglądała tak, że ja jako jeden z operatorów pracowałem na kranie, na jeździe kamerowej i tak dalej i niejednokrotnie byłem po prostu kilka metrów nad Szymonem, który nie miał możliwości wglądu. Oczywiście po każdym ujęciu staraliśmy się przeglądać to, co wyszło, ale są sytuacje tego typu, że nieraz goni nas czas, nieraz po prostu jest sytuacja stresowa i nie wszystko dało się zobaczyć zaraz po skończeniu zdjęć. Z reguły oglądaliśmy wszystkie ujęcia wieczorami, szczególnie mieszkając w hotelu w Łopusznej, ale sytuacja jest taka, że no niejako
reżyser i operator to są niejako dwie osoby, które tworzą film. Ja nie ukrywam, całość jest tworem Szymona. To jest jego dzieło, jego dziecko. I ja jak najbardziej oddaję mu całą pałeczkę w tej kwestii. Ale operator, moim skromnym zdaniem, jak ja, tak i Krzysiu, mamy ogromny wpływ, ponieważ obraz, który nagrywamy, po konsultacjach z Szymonem oczywiście, ale jest w dużej mierze naszym, po prostu naszym tworem, tym, co, jak my to widzimy i realizacją naszych pomysłów. Mhm. Jeszcze mam takie ostatnie pytanie do ciebie. To co dalej, drogi Dawidzie? Film Jego oczami będzie miał premierę, jak obiecuje Szymon Wróbel, końcem marca w Żywcu w kinie Janosik. A twoje plany, że tak powiem, na przyszłość zawodowe? No ja osobiście mam ogromną nadzieję, że premiera marcowa wypali, że będziemy się wszyscy dobrze bawić i że film wyjdzie tak, jak oczekuję. A w przypadku moich planów mój serdeczny kolega Piotr Rękowski, który egzystuje niejako w Anglii, pojawił się w jego głowie pomysł na dokument o emigrantach i zakładam, że w okolicach kwietnia, tudzież maja zaczniemy go robić. To będzie też właśnie pełen metraż, chcemy się wybrać do Anglii na jakieś 3-4 tygodnie i tam zrealizować wszystkie zdjęcia, przy czym ja będę całość montował właśnie w Polsce. Co z tego wyjdzie, zobaczymy, mam nadzieję, że się uda.